No cześć wszystkim, no i się narobiło, patrzcie, już czekam na Tura, żeby mi to nadrzucił i tak sobie myślę, to wam pokażę, jak już taki przypadek, może nauczkę ktoś będzie miał i sam mam, bo no co, chciałem sobie odczepić header, zapinać, jechać kosić rzepak, gdzieś no niby wózek równo stał, wyglądało, że nie pojedzie, wziął i mi pojechał, ja do przodu jadę, jakiś opór czuję, patrzę, co jest, dobrze nie jechałem dalej, bo no opona mogłaby być załatwiona i nie wiadomo co jeszcze. Już dyszel podgięty delikatnie. Się tak władowało, że masakra. A no zaraz plan jest taki, że tutaj złapiemy do góry, uniesiemy i jak zacznie tu naciągać, to to ono tam się już nie będzie opierać na wagę i powinno wyskoczyć. Zawsze coś, no. Ale no, takiego numeru, jakbyś tak chciał zrobić, mógłbyś kombinować, celować cały dzień, żeby w koło złapać dyszel, byś nie złapał, a tutaj się narobiło, no. Ciekawe, czy to nic więcej się nie będzie działo, bo różnie może być, no ale to no, dyszel podgięło chyba, myślę, że nie będzie nic tam więcej. Oby zwrotnicę wyłamać, no to już by musiała być siła fest. Chociaż, tfu, wczoraj na TikToku właśnie był TikTok, że w leksjonie, tam w 400 tych pierwszych leksjonach niby wada była, z tego co słyszałem, że właśnie prawe koło tylne urwało się na asfalcie, spadł na ziemię, właśnie tu normalnie czopa urwało, tak jak w 60 urywa czopy, upieprzyło całkowicie, spadł na ziemię i to niby tam jest w tych kombajnach powszechne, no ale nie wiem, żeby tutaj więcej nic nie było. Rzepaki jak rzepaki, no w tym roku szału z niczym nie ma. Wczoraj kosiłem, wilgotność taka była, no 7%, tak 8, 8,5 zależy, no też są no, słabe i chwast jest wszystko. 2 ton nie przekraczają, przynajmniej u nas, ale z tego co słyszę, nawet gdzieś tam za ławą, gdzie tam dobre ziemie naprawdę są. I jedynki, dwójki się trafiają i tam też jest bita, też słyszę. Po 800 kg na takich ziemiach fajnych sypią rzepaki, to jest porażka, to jak u nas tam po 2 tony się zdarzy na takich piachach, to chyba jak na ten rok to jest w ogóle no to jest sukces, nie? Jak się słyszy, że na dobrej ziemi jest lipa, no już bym kosił i trzeba stać. I tak to jest, no. Kliny są w wózku, no ale nie zawsze się używa, a może i wypadałoby. No ale no, kto by pomyślał, że to tak się akurat trafi, to dziadostwo. Jakieś chmurki podchodzą, deszczyk by się przydał, bo sucho, kukurydza się zwija, o patrzcie, tutaj akurat jest. Masakra jest. Poprzedni tydzień mrzawki codziennie, takie delikatne deszczyki, kosić nie dało i kukurydzy nie nawodniło. Takie porąbane było, no a już kukurydza, o widzicie co jest. Już cudów nie będzie. Jak coś popada jeszcze, to coś tam jeszcze może uleci, a jak nie popada, to już będzie koniec. Kolbka się broni się wszystko. Malutka kolba. Co to wymagać, jak kukurydza jest pod cycki mi jest to. Ile ona ma? 1,5 metra. Jakoś tak będzie. Może ciut mniej nawet. No, klinek sobie czeka. Dobra, jak coś będzie się działo, to wam później jeszcze powiem, co, jak to poszło. Nie mam kamery, bo bym na głowę założył, także wam nie pokażę. No, ale dla przestrogi pomyślałem, że nagram, bo no widzicie, jak można sobie narobić bałaganu głupotą, nie? Znaczy głupotą, no nic złego nie zrobiłem, no ale no wózek se jedzie, no to ujedzie kawałek, stanie, a on gdzieś tu już mi się w tą felgę musiał trafić. O, grzmi tam coś. Niech popada, bo naprawdę, no widzicie, że fajnie nie jest. Dobra, tymczasem zobaczymy, co to zaraz z tego wyjdzie. Dobra, jakoś poszło. Udało się. Czekaj, pomogę ci. O! Weź tak, złam go jakoś, wiesz, żeby dużo rzepak nie wjeżdżał.
Dobra, wszystko całe. Powietrze chyba nie ucieka, okaże. No? Nie, chyba nie. Kurde, zawsze coś musi być. O, widzę już na Instagramie komentarze idą, bo relacje wrzuciłem. Dobra, później coś pogadamy jeszcze, trzeba jechać robić. Dobra, kosimy sobie spokojnie. Chyba się tam nic nie stało odpukać, no na razie koło się kręci, wszystko jest w porządku. Także jadę i powietrze, tylko się boję, że tam będzie z felgi schodzić, bo mogą ją tam troszkę nadwyrężyć tą oponę. Zobaczymy jak to będzie. Na razie nic tam, śliniłem, niby jest dobrze, może nie będzie uciekać. I tak sobie jeżdżę na tej nawigacji, dumam. No widzicie, no nie ma tu wiele do roboty. Foldery mam też właśnie w Rądkowski. Jak wiadomo, jestem dystrybutorem nasion, kto może jeszcze nie wie, także jak macie chęć współpracy, to też zapraszam do kontaktu, bo no sezon na nasiona rusza teraz już, no zaraz siewy ozimin, rzepaków i tak dalej, no i już zbieram zamówienia, to jak ktoś będzie zainteresowany, to doradzę jak najbardziej, wszystko tam możemy się dogadać. No jest fajny towar, polecam sobie wejść też na stronę bronkowski.pl, cała oferta. No tutaj akurat mam na zimowe katalog, jare są, nie, no jest tego towaru, kukurydza, wszystko, nie, także tak przy okazji, jak już tak sobie mam w rękach, a nie na głowie kamerę, no bo nie wziąłem kamery, nagrywam telefonem. Także kończymy tu kawałeczek, ostatni przejazd rzepaku na ten rok, prawdopodobnie jak nikt już więcej nie przyjdzie i biorę się za dalej za jęczmienie. Miało być jęczmienia już koniec, a doszło jeszcze tyle, że masakra, także zaraz z kosami nawet jadę jeszcze, do wieczora będę z kosami kosił jęczmień i później dalej walimy inne rzeczy. Już wszystko praktycznie kosiłem, pszenicę, owies, pszenżyto, wszystko idzie już u nas, tak jak nigdy, wszystko naraz idzie, tak, taki rok to się nie zdarzał. No ale co z tego, że taki, że można kosić wszystko po kolei, jak nie ma wydajności, jest lipa, nie? No, także co to dużo gadać, słuchajcie, no dobra, lecę, trzymajcie się, na razie, cześć!